Sięgamy dzisiaj po fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 8, werset od 9 do 15. Albowiem znacie łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. A w tej sprawie daję wam taką radę. Będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, tak, aby ochotne było postanowienie, ale też i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, a żeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Warto dzisiaj przypominać, jak niezwykłym ciałem był pierwotny Kościół. Jak niezwykłe było to zgromadzenie. Czytamy o takim praktycznym wymiarze Kościoła. Wiemy z innych tekstów, że w tym czasie Kościół w Jerozolimie cierpi prześladowanie, cierpi biedę. Kościoły, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, w Grecji, mają trochę lepszą sytuację, ale nie są to bogate kościoły. I decydują się pomóc Kościołowi w Jerozolimie. Zbierają pieniądze. Zwróćmy uwagę na dwa wersety, które zaczynają i kończą nasze rozważania. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Apostoł Paweł mówi coś, wydaje się, oczywistego. Mówi mianowicie, że Syn Boży, który z naszego punktu widzenia, ludzkiego punktu widzenia, opływał we wszystko, przyszedł na ten świat jako człowiek i stał się dla nas i ze względu na nas ubogim. Ale mało tego, on stał się ubogim, aby tym ubóstwem nas ubogacić. Wiecie, to jest niesamowita myśl. Ubogi Bóg, biedny Bóg ma jeszcze tyle bogactwa, że każdy człowiek może być bogaty ubóstwem Boga. Oczywiście Chrystus nie przyszedł na ten świat, aby sypać złotem na prawo i lewo. Chrystus przyszedł na ten świat, aby dać to duchowe złoto, to duchowe bogactwo. On, jak mówi Paweł w liście do Filipian, wyzbył się samego siebie. Nie upierał się przy tym, żeby być równym Bogu. On stał się naszym sługą. A nawet słowo dulus, które tam funkcjonuje, może być tłumaczone czasami jako niewolnik. On oddał się do naszej dyspozycji, aby biedny człowiek, zniszczony grzechem, egoista, zobaczył, że można żyć inaczej, że można żyć pięknie, że można być bogatym duchowo, że można żyć dla innych ludzi, nie tylko dla siebie. Właśnie to sprawiło, że Kościół cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem od początku. Dlatego, że ludzie darzyli siebie autentyczną miłością. Ludzie naprawdę sobie pomagali.
Ludzie byli hojni dla siebie, byli szczodrzy dla siebie. Ludzie wyciągali rękę, aby wspomagać siebie nawzajem. Oczywiście to nie było niebo na ziemi, żebyśmy mieli świadomość tego. I dzieła apostolskie, które relacjonują wydarzenia pierwotnego Kościoła, nie ukrywają wcale sytuacji, które były trudne, które były tragiczne. Niemniej w ludzkich sercach, dotkniętych Bożą łaską, zrodziło się pragnienie życia, które zmieniło świat. Ostatni werset brzmi, jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. To jest niezwykły tekst. Tu nie chodzi o to, że Kościół ma być komuną. Tu chodzi o to, że jeśli mamy nadmiar, to nie miłujemy tego nadmiaru, nie chowamy go, nie ukrywamy go, nie przechowujemy na przyszłość, żeby mieć zabezpieczenie. Chociaż należy oczywiście pieniądze mądrze wydawać i mądrze nimi dysponować. Ale chodzi o to, żebyśmy rozumieli, że kiedy Bóg nam daje więcej, to powinniśmy się dzielić. To nasze serce samo powinno mieć to pragnienie, aby się dzielić. Aby dawać innym. Aby przekazywać innym. Taki jest Kościół. Ten, kto ma mało, nie ma za mało. Ten, kto ma dużo, nie ma za dużo. Zobaczcie, będą tacy, którzy mają dużo. Będą tacy, którzy będą mieli mało. Kościół nie jest komuną. Ale ten, kto ma dużo, nie będzie miał za dużo, bo podzieli się. A ten, który ma za mało, nie będzie miał za mało, bo otrzyma wsparcie. Jezus Chrystus jest dla nas przykładem. To na Niego patrząc winniśmy brać przykład. Chrystus oddał całego siebie do naszej dyspozycji. Czy przez to przestał być Mesjaszem? Przestał być Synem Bożym? Przestał być Bogiem? Nie. Wcale nie. Dlatego ten, który jest bogaty, dając, ciągle jest bogaty. A ten, który jest zbyt biedny, otrzymując, nigdy nie umrze z głodu. Jeśli mówimy o Kościele, to nie mówimy o chodzeniu do jakiegoś budynku, ale mówimy o ciele. Mówimy o żywym ciele, które wzajemnie siebie wspiera i wzajemnie się o siebie troszczy. Kościół jest piękny, bo jest piękny Chrystusem. Jest mądry, bo jest mądry Chrystusem. Jest bogaty, bo jest bogaty Chrystusem. Jest biedny Chrystusem. A w tym biedzie jest niesamowicie ubogacony. To jest tajemnica Kościoła. Niech Bóg nam otworzy oczy i niech Bóg nam pomoże zrozumieć, w którym miejscu jesteśmy.